Phishing jest to wyłudzenie danych, które opiera się na podszywaniu pod instytucję, firmę czy osobę fizyczną. Jednym z najczęstszych celów cyberprzestępców są m.in. hasła do kont bankowych. Przedstawiona sytuacja z przykładem takich ataków. Co? Zapłacony rachunek za prąd? Oszuci phishingowi często bawią się emocjami swoich ofiar, wzbudzają strach, zaufanie czy wywierają presję czasu, przez co w pośpiechu nie jesteśmy w stanie racjonalnie podejmować dobrych decyzji. Kasiu, zobacz, śmiertelny wypadek w Energylandii. Sprawdźmy, co się stało. Hakerzy wysyłali również maile do swoich ofiar, w których znajdują się fałszywe załączniki lub linki. Osoba zainteresowana po przeczytaniu maila pobiera link, który zawiera złośliwe oprogramowanie. Co? Skradziono moje dane! Muszę jak najszybciej uzyskać. Najlepiej wejdę w ten link. Zapłacony rachunek za prąd? Przecież zapłaciłam w tamtym tygodniu. Pamiętaj, by sprawdzać komu i za co chcesz przesyłać pieniądze. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, zadzwoń do banku i zapytaj, czy mają z tym coś wspólnego. Nie daj się złowić. Kasiu, zobacz, śmiertelny wypadek w Energylandii. Nie wchodź w to lepiej, wygląda podejrzanie. Pewnie masz rację. Nigdy nie podawaj swoich danych na stronach, które nie są szyfrowane protokołem HTTPS, który symbolizuje kłódkę. Podawanie swoich danych na stronach, które nie mają zabezpieczenia, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Nie daj się złowić. Bezwzględnie sprawdzaj adres formularza logowania do konta czy poczty e-mail. Jeśli zauważysz ukryte zagrożenie, które wymagają od Ciebie natychmiastowego działania, reaguj oznaczając e-mail jako spam. Nie daj się złowić. Niebezpieczne słowo phishing brzmi bardzo podobnie do phishing, które z angielskiego oznacza łowienie ryb. Przynajmniej w tym przypadku może być na przykład informacja o wygranej w konkursie. W rzeczywistości bogacą się jednak cyberprzestępcy, którzy handlują przechwyconymi danymi lub dokonują włamań na konta bankowe.